trener mojego pana Zbigniewa Ziobry wraz z posłem na Sejm Rzeczypospolitej Patrem Siarką oraz wiceministrem sprawiedliwości panem Michałem Wosiem. Oddaję głos panu ministrowi. Dzień dobry państwu, mam przyjemność ogłosić dzisiaj rozpoczęcie programu wartego 100 milionów złotych na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w całej Polsce. Program Funduszu Sprawiedliwości, który nadzoruje Komisja Sprawiedliwości, jest ukierunkowany na podniesienie bezpieczeństwa Polaków. Wiemy bowiem, wskazują na to niewątpliwie statystyki, że najczęściej pierwszymi na miejscu wypadków drogowych są właśnie przedstawiciele Ochotniczej Straży Pożarnej, które często mają bardzo wysokie kwalifikacje, świetne przygotowanie, niestety bywa, że bardzo marny sprzęt. I my chcemy tę sytuację zmienić. Chcemy oddać tym samym szacunek tej wielkiej formacji, która działa w całej Polsce i służy Polakom w sytuacjach trudnych, w sytuacjach kryzysowych, w sytuacjach tragicznych, w sytuacjach wypadków, by przedstawiciele Ochotniczej Straży Pożarnej, by strażacy działający w ramach Ochotniczej Straży Pożarnej, druhni, druhowie, dysponowali naprawdę wysokiej klasy sprzętem, który pozwoli ratować ludzkie życie. Czy to właśnie w przypadku wypadków drogowych, gdzie najczęściej pierwsi przyjeżdżają, czy to w wypadku pożarów, to naturalne jest ich miejsce, czy też innych klęsk żywiołowych, choćby na północy Polski ta wielka klęska żywiołowa sprzed kilku miesięcy, gdzie wielkie, niezwykle intensywne wydarzenia atmosferyczne, wiatry doprowadziły do ogromnych zniszczeń domów, mieszkań, lasów i tam właśnie tą pomoc w ogromnej mierze udzielali bezpośrednio na miejscu przedstawiciele Ochotniczych Straży Pożarnych, druhni i druhowie, narażając zresztą swoje własne zdrowie i życie, byli bezcenni. I my chcemy, żeby też mieli sprzęt, który będzie na miarę tej bezcennej pracy i służby, jaką wykonują. I dlatego to jest największe w historii, o ile mi wiadomo, zaszczyt pieniędzy dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Polsce w czasie działania tej formacji. Przeprowadziliśmy pilotażowy program w Małopolsce, wypadł on znakomicie i po ocenie tej akcji na terenie województwa małopolskiego, po rozmowach z bardzo wieloma strażakami, ludźmi, którzy korzystają z ich pomocy, podjąłem decyzję pod wpływem Edwarda Dasiarki, który jest tutaj naszym takim strażakiem i człowiekiem zaangażowanym właśnie w te szlachetne działania, by rozszerzyć program pomocy dla Ochotniczej Straży Pożarnej na całą Polskę. Dlatego też ten program sprowadza się do przeszło 100 milionów złotych dla Ochotniczej Straży Pożarnej, które w tym roku zostaną w całości przekazane po to, by przedstawiciele samorządów mogli nabywać dla Ochotniczych Straży Pożarnych działających lokalnie bezcenny dla ratowania ludzkiego życia i zdrowia sprzęt ratowniczy i tym samym podnosić szanse skutecznej akcji ratunkowej, jakiekolwiek one by nie były, w jakichkolwiek warunkach by nie były przeprowadzane, ale też ta moja decyzja jest wyrazem szacunku dla Ochotniczej Straży Pożarnej, tak w szacunku, który ja osobiście darzę Komisji Sprawiedliwości, ale też rząd dobrej zmiany, który pokazuje tym samym, że myślę o bezpieczeństwie Polaków i szanuję i docenia zaangażowanie tych wszystkich, którzy poświęcają swój czas i zaangażowanie na rzecz bezpieczeństwa Polaków funkcjonując i działając w ramach Ochotniczych Straży Pożarnych. Chwała i cześć tym, którzy ratują ludzkie życie, by mogli to robić skutecznie. I właśnie zostaną przekazane te 100 milionów złotych w ramach tej dodatkowej akcji w tym roku. Proszę państwa, Polska myślę, że jest fenomenem na skalę europejską, a może i światową, posiadając masowy ruch strażacki. To wyjątkowa sytuacja, kiedy wolontariusze, strażacy ochotnicy, ludzie, którzy mają swoje prywatne sprawy, angażują się w niesienie pomocy innym ludziom, ludziom potrzebującym. Ten ruch strażacki to ludzie rzeczywiście z wielką pasją, ludzie, którzy bardzo często, tak jak pan minister powiedział, poświęcają wszystkie swoje umiejętności, swoją wiedzę, doświadczenie, aby pomagać ludziom w potrzebie. Dzisiaj strażacy ochotnicy to ludzie profesjonalni, ludzie, którzy są przeszkoleni, ludzie, którzy potrafią korzystać ze sprzętu profesjonalnego i gdziekolwiek
Państwo nie byli, gdzie spotka Państwo nieszczęście, to zawsze możemy być pewni, że w tych miejscach są strażacy ochotnicy. Czy to są zdarzenia drogowe, czy takie sytuacje, jak miały miejsce na północy Polski, wichury, czy pożary. Wszędzie strażacy ochotniczy są pierwsi i żeby mogli nieść skutecznie tę pomoc, to właściwie potrzebują profesjonalnego sprzętu. I ten program Funduszu Sprawiedliwości, który pan minister uruchomił, jest takim programem, który wychodzi naprzeciw naszym oczekiwaniom. Myśmy przez lata oczekiwali takiego programu, żeby każda jednostka w Polsce, każda, podkreślam, jednostka OSP miała torbę medyczną, miała defibrylator, inny sprzęt, który być może komuś uratuje życie. Bardzo serdecznie dziękuję panu ministrze za uruchomienie tego programu, bo rzeczywiście takich środków nigdy ochotnicy nie mieli. W programie, który jest bardzo prosty, jest w 100% finansowany i przez to nie tworzy tej bariery finansowej dla wielu jednostek samorządowych, które być może nie stać na to, aby mieć udział własny w tym projekcie. Jeszcze raz bardzo serdecznie, panie ministrze, dziękuję za uruchomienie tego programu. Także Fundusz Sprawiedliwości 100 milionów dla Ochotniczej Straży Pożarnej. Będziemy ten program kontynuować w kolejnych latach, jak Pan Bóg pozwoli, wyborcy wyborczy. Jeszcze trzeba dodać, jak Pan powiedział, bardzo ważna rzecz, czyli bezpieczeństwo jest najważniejsze, ale też aspekt taki sprawiedliwościowy, bo Fundusz Sprawiedliwości, drodzy Państwo, to są środki pochodzące od przestępców. To są świadczenia, które sądy zasądzają na rzecz właśnie poprawy bezpieczeństwa, na rzecz przeciwdziałania przestępczości, na rzecz pomocy pokrzywdzonym. Stąd jest to bardzo ważny aspekt tego programu, że to nie są pieniądze pochodzące z podatków, brane od podatników, tylko wprost od przestępców. I te pieniądze od przestępców, a zwłaszcza przestępców drogowych, tych, którzy powodują wypadki często z tragicznym skutkiem, że te pieniądze wrócą do tych osób, pomogą najbardziej potrzebującym, zwłaszcza, że wszystkie statystyki pokazują, że to ochotnicze straże pożarne, że to ci bohaterscy ludzie są na tych miejscach zdarzeń jako pierwsi. Drodzy Państwo, już od piątku, jak Pan Minister powiedział, rozszerzamy program wsparcia ochotniczych straży pożarnych dzięki temu, że w Małopolsce pilotaż prowadzony w ciągu ostatnich 3 miesięcy powiódł się bardzo dobrze. Rozszerzamy na całą Polskę, środki ponad 100 milionów złotych i od piątku co 2 tygodnie ogłoszenie nowego konkursu na każde kolejne województwo. Teraz przechodzimy do pytań. Przypominam zasady. Po jednym pytaniu z każdej redakcji i proszę, aby te pytania dotyczyły tematu konferencji oraz działalności Ministerstwa Sprawiedliwości. Szymon Bafia, Polska Agencja Prasowa. Ja chciałem jeszcze w kontekście tematu zapytać, czy te środki 100 milionów będą podzielone porówno na wszystkie powiaty i ile powiat nowotarski dostał z tej puli? To jest jedno pytanie. I to na razie poprosimy teraz o możliwość udzielenia odpowiedzi. Ja mogę powiedzieć, że Ministerstwo Sprawiedliwości desygnuje określone środki dla województwa. I wyrazem tego jest pismo, które trafiło do wszystkich jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z informacją, że deklaracja jest, że przedstawiciele Ochotniczej Straży Pożarnej powinni występować do swoich przedstawicieli samorządów, aby ci wykazali się inicjatywą i złożyli stosowne wnioski. I następnie sprawy są rozpoznawane w zależności też od argumentów i zapotrzebowania. Te środki są w miarę równomiernie dzielone. Ale jak dokładnie to się robi, to o tym już muszą Państwo powiedzieć tutaj obecnie, bo mnie pan wiceminister Michał Woś i pan Edward Siarka, bo moim zadaniem było podjąć generalną decyzję o tym, żeby te pieniądze popłynęły właśnie do Ochotniczych Straży Pożarnych i to też uczyniłem. Zresztą za sprawą nie sądy i namówiony przez ochotniczego strażaka od lat i człowieka zaangażowanego z serca w tą sferę działalności bardzo wielu Polaków, czyli właśnie Edwarda Siarka i przy okazji parlamentarzystę posła ziemi nowotarskiej, ziemi sądeckiej. I jeśli Pan pozwoli, to może w tej sprawie uzupełnił moją wypowiedź jeszcze Panu. Bardzo proszę. Dziękuję, Panie Ministrze. Drodzy Państwo, mechanizm jest bardzo prosty. Otóż wiemy, że w Polsce jest około 16 tysięcy, dokładną liczbę możemy Państwu podać, ochotniczych straży pożarnych. Tutaj po lewej stronie Pana Ministra mogą Państwo zobaczyć torbę R1, taką podstawową torbę ratunkową, absolutnie najnowocześniejszy sprzęt, taki potrzebny na miejscu zdarzenia drogowego, na przykład wypadku, żeby udzielić skutecznie tej pierwszej pomocy.
I taka torba kosztuje między 6 a 8 tysięcy, wobec czego przemnożyliśmy ilość ochotniczych straży pożarnych przez koszt takiej torby, bo założeniem programu jest to, że każde OSP, tyle ile gmin, wiadomo, w różnych gminach jest różna ilość tych ochotniczych straży pożarnych, żeby na każdą OSP wystarczyło środków na dany sprzęt. I to jest proporcjonalnie do ilości ochotniczych straży pożarnych na województwo. Natomiast tu jest też taka zachęta do samorządowców, bo to za ich pośrednictwem, dzięki ich skuteczności często, te środki są dzielone. To OSP zgłaszają się do swoich samorządowców, my te środki przekazujemy samorządowcom i to oni kupują bezpośrednio ten sprzęt dzięki decyzji pana ministra, a jednocześnie te wnioski są oceniane oczywiście w standardowej procedurze przez zespół oceniający, zespół konkursowy oceniający każdy wniosek i jednocześnie jest przewidziana możliwość i korzystamy z tej możliwości zaproszenia do współpracy eksperta na dane województwo, który zna specyfikę regionu i ten ekspert razem z zespołem współdecydują o tym, jak te środki najsensowniej podzielić, jeżeli, a tak zakładamy, nie wszystkie gminy się zgłoszą. Zachęcamy, żeby strażacy ochotnicy zachęcali z kolei swoich samorządowców, ale zdarza się, że nie wszystkie gminy się zgłaszają. Wówczas można proporcjonalnie więcej na inne gminy tych środków przeznaczać. W Małopolsce pan poseł Edward Siarka, prezes Związku Strażaków w Małopolsce, był tym ekspertem przy zespole oceniającym wnioski. Chciałem jeszcze tylko dopytać. Ja już poproszę o uzupełnienie, o kolejną redakcję, tak żeby ktoś mógł zadać. Ale jednak nalegam, że jeśli czas pozwoli, to będzie okazja, jakby się drugi tur, dobrze, jeśli pan pozwoli. Panie ministrze, Maciej Stasiński, TVN24. Czy w obliczu narastającego konfliktu z Izraelem może warto na etapie prac w Senacie już wprowadzić jakieś poprawki w tej ustawie lub wstrzymać te prace? Albo jaki jest sposób na złagodzenie całej tej sytuacji? Z tą pewnością w tej sprawie jest wiele niewłaściwych interpretacji i błędnych ocen w przestrzeni publicznej, ponieważ przepis projektowany w najmniejszym stopniu nie zagraża temu, aby można było publicznie wskazywać osoby bądź grupy osób, które w okresie okupacji dopuszczały się zbrodni czy kolaborowały z Niemcami. Narodowości polskiej chrześcijańskiej. Takie wydarzenie miało miejsce. Te wydarzenia zasługują najwyższe potępienie, mimo oczywiście, że państwowości polskiej jako takiej, w sensie poza państwem podziemnym nie było, że całą sytuację ciemiężyli Polaków i Polskę Niemcy okrutną, bezwzględną i niezwykle brutalną okupacją, no, ale zdarzali się ludzie też, którzy dopuszczali się czynów niegodnych, ale zbrodniczych. I zapewniam pana, że każdy, kto roztropnie patrzy na te projektowane przepisy, może dojść tylko do jednego wniosku, że nie istnieje żadne zagrożenie dla publicystów, dziennikarzy, ludzi, którzy przeżyli tamte doświadczenia, że ten przepis będzie blokował możliwość dyskusji na temat tych wydarzeń, pokazywania faktów ludzi odpowiedzialnych za te zbrodnie, bądź nawet grup ludzi, przedstawić jakiejś miejscowości czy jakiegoś środowiska. Ten przepis tego nie dotyczy. Ten przepis dotyczy wyłącznie przypisywania państwu polskiemu albo narodowi, jako całej zbiorowości wspólnoty, współodpowiedzialności za Holokaust, jako zorganizowany proceder na skalę przemysłową, zaplanowany i realizowany mordowania ludności narodowości żydowskiej. I tego właśnie ten przepis wyłącznie tej materii dotyka. Więc zakres kryminalizacji uprawniający tego przepisu jest niezwykle wąski. Mało tego, w ramach właśnie negocjacji ze stroną i rozmów ze stroną izraelską, szanując pewną wrażliwość, która była sygnalizowana, do tego przepisu na etapie projektowania wprowadzono szereg dodatkowych elementów, które strona izraelska sygnalizowała. Po pierwsze, wprowadzono na samym wstępie, tak jak już wspomniałem, zapis, że nie obejmuje on ochroną poszczególnych osób, które wbrew faktom podejmują prawdziwe informacje, ale wyłącznie obejmuje ochroną państwo albo naród. Po pierwsze. Po drugie, te informacje muszą, nawet jeżeli są adresowane wobec państwa polskiego,
z narodu polskiego, to muszą spełnić cechę, że są kontrfaktyczne, czyli wbrew faktom. Po trzecie, wprowadziliśmy w etapie projektowania wyłom gwarantujący bezkarność i niedziałanie tego przepisu w tym sensie na polu naukowym. Czyli każda działalność naukowa, wbrew tym argumentom, które pojawiają się czy to w Izraelu, czy w prasie światowej, czy co powtarzamy przez niektóre media w Polsce, jest całkowicie poza zakresem tego przepisu. Można powiedzieć, że ten przepis jest ślepy na taką działalność. On w ogóle jej nie dotyka i jej nie widzi. Podobnie jak działalność artystyczna. No, krótko mówiąc, ten przepis naprawdę jest ogromnym kompromisem i daleko, bardzo daleko idącym uwzględnieniem wrażliwości i relacji, które były przedstawione przez stronę izraelską, a jak Państwo kalendarium stało się znane publicznie, wiecie o tym, i Ministerstwo Sprawiedliwości, chociaż to nie należy do jego gestii, relacje międzynarodowe, prowadziło szereg rozmów i kontaktów, dając wyraz właśnie chęci znalezienia zrozumienia. I mieliśmy podstawy sądzić, ministerstwo, zresztą też parlament, rząd, że takie porozumienie zostało tutaj zawarte. Tym bardziej dziwi ta sytuacja, która i te emocje, które zostały wywołane tym przepisem, że w zasadzie bardzo złożony przepis funkcjonował w Polsce przez około rok. Został zakwestionowany później przez Trybunał Konstytucyjny z przyczyn legislacyjnej niepoprawności, błędów w zakresie jego uchwalenia. Chodziło o przepis, który znalazł się w ustawie IPN, bodaj, o ile pamiętam, w 2006-2007 roku uchwalony. I nie było wtedy żadnego tematu i tego rodzaju, nie chcę powiedzieć, no, atmosfery, nie chcę używać mocnych słów, która towarzyszy pracy nad tym projektem. Każdy człowiek, który ma elementarną taką przyzwoitość i roztropność, zgodzi się z tym, że nie było polskich obozów koncentracyjnych, że w Oświęcimu, w Auschwitz-Birkenau, że w Treblince i wielu innych obozach zagłady ich inspiratorami, ich twórcami, ich wykonawcami zarządzającymi byli Niemcy, niemieccy naziści, którzy w ramach hitlerowskiej represji zagłady eliminowali na skalę przemysłową w pierwszej kolejności naród żydowski, ale też inne narody, przecież tam też ginęli tysiącami Polacy, czyli osoby polskiej, narodowości polskiej. Jeżeli ktoś więc twierdzi dziś, że były polskie obozy zagłady, to tutaj widać, no, trudno o jakikolwiek kompromis, bo chyba nikt to jest przyzwoity człowiek, nie tylko Polakiem, nie może z takim poglądem się zgodzić, nie może tego zaakceptować. Dziękuję. Bartosz Jastrzębski, Polsat News. Panie ministrze, czy jest jakiś pomysł na walkę z krwawymi porachunkami pseudokibiców dzisiaj w nocy w Krakowie po raz kolejny lub poszło maczety? Z jednej strony byśmy proponować w ramach nowelizacji kodeksu karnego zaostrzenie odpowiedzialności karnej za tego rodzaju przestępstwa. Zwłaszcza sądzę, że tutaj skuteczne może się okazać zaostrzenie odpowiedzialności karnej za recydywę, bo niejednokrotnie zdarza się, że głównymi prowodyrami, inicjatorami tego rodzaju przestępczych zachowań są ludzie, którzy już wcześniej popadali w konflikt z prawem. I chodzi o to, by tych ludzi skutecznie, czyli znacznie surowiej karać oraz eliminować ze społeczeństwa poprzez izolację. I z całą pewnością te rozwiązania, jeśli wprowadzimy je w życie, spowodują ograniczenie tej poważnej przestępczości, bo ci najgroźniejsi, aktywni bandyci będą po prostu siedzieć za kratami tamtych miejsc. Ostatnie dwa pytania, prosimy. Jeszcze chciałem o sprawę Wacława Wasyniuka. Czy będzie on siłą odwagi do prokuratury, bo się nie chce ustawić? Ja zadam panu pytanie, czy wszyscy jesteśmy równi wobec prawa, czy też nie jesteśmy równi wobec prawa. Jeżeli jesteśmy równi wobec prawa, to rozumiem, że każda osoba wezwana, jeśli będę wezwany ja, pan, ja byłem wzywany zresztą wielokrotnie. Uważam, że te wezwanie miało charakter polityczny. Ja byłem wzywany do ponad 60 śledztw. Mimo, że po 100 razy jeździłem do różnych prokuratorów po kraju, to był to sposób na mnie, poprzedniej władzy, aby zamiast pozwolić mi realizować moje zadania polityczne, które nie były pomyśl tej władzy, to angażowała mnie w wiedzanie przy okazji naszego pięknego kraju, pięknej ojczyzny, prawda? I takie, no, spędzanie bardziej mniej lub miłe wielu godzin z różnymi prokuratorami, wielu paniami z prokuratorami, to często było przyjemniejsze, sympatyczniejsze. Natomiast prawda jest taka, że były to działania w charakterze czysto politycznym i służyły do tego, aby
aby mnie zniechęcić, zastraszyć, a w każdym razie uniemożliwić realizowanie swoich zadań krytycznych wobec ówczesnej władzy. I w tym sensie to było działanie skuteczne. Ale jednak, mimo to, że tak było, mimo to, że przecież poza jednym przypadkiem, który został później również oceniony przez sąd, jako całkowicie bezzasadnie postawionymi zarzutu, stawiałem się na wszystkie te wezwania, tak samo stawiałem się wielokrotnie przed komisją śledczą, bo najczęściej przed wieloma osobą przed komisją śledczą w Polsce. Nie przyszło mi do głowy kwestionować tego, że są zasady państwa prawa. Władza, rząd, który wykorzystuje ten mechanizm w celach politycznych, okej, ale ja szanuję zasady. Ja myślę, że my powinniśmy być ludzi z zasad, zwłaszcza wtedy my, ze świecznika, jak to jest postrzegani, jako ludzie, którzy pokazują, że nie stawiają się ponad zwykłymi Polakami. Jeżeli ludzie władzy mają stawiać się ponad prawem i mówić sobie, że my będziemy do tego prawa podchodzić, prawa wybiórczo, to jak możemy oczekiwać od ogromnej większości Polaków, by szanowali prawo, czy to będzie prawo drogowe, czy jakiekolwiek inne. No nie. Więc pan Władysław Lustrzyk został wezwany. Prawo uchwalone nie za naszych czasów przewiduje konsekwencje wobec osób, które nie stawiają się. Wiem, że prokurator uczynił nadzwyczajny gest, który nie czyni się w takim wypadku po raz kolejny skierował wezwanie. Ja mam nadzieję, że pan Frasieniuk będzie chciał się zachować najprzyzwoicie, odwołać się do rozumu. Wiem, że niektórzy, nawet jego koledzy z KOD-u, działacze, będą niezwykle krytyczni wobec rządu, doradzają mu, aby zachował się po prostu przyzwoicie. Więc mam nadzieję, że się nie porozum do głowy i emocje odsunie na rzecz zasad, że ludzie władzy, ludzie polityki nie stoją ponad prawem. Panie ministrze, chciałem zapytać o Krajową Radę Sądownictwa, czy 18 kandydatów na 15 miejsc, skoro mamy tysiące sędziów w Polsce, czy to nie za mało? To bardzo dużo, to o trzech za dużo można powiedzieć. Trzeba będzie w związku z tym wykonać wyboru. Myślę, że tutaj tych 18 kandydatów, pamiętajcie, że każdy z nich musiał zebrać co najmniej 25 sędziów, którzy złożyli podpisy. Policzmy, że 25 razy 18, a z tego co wiem, to niektórzy z nich złożyli podpisy 50-70 sędziów, więc to tak naprawdę w tym przedsięwzięciu brał udział kilkuset sędziów z całej Polski. No, nie wszyscy mogli kandydować, ale kilkuset sędziów wybrało swoich potencjalnych reprezentantów, no i parlament będzie wybierał. Proszę zwrócić uwagę, że to rozwiązanie, które zostało przyjęte, było gestem z naszej strony polskiego rządu szukania kompromisu z Komisją Europejską. Początkowo projekt zakładał, że to parlamentarzyści, jak na przykład w wyborach do Trybunału Konstytucyjnego, zgłoszą kandydatów. Ale myśmy pozbawili parlament polityków takiej możliwości, takiej władzy. Zastrzegam, że tylko sędziowie, wypełnienie grupa 2000 obywateli, mogą sami złożyć propozycje co do osoby, która budzi ich zaufanie i szacunek. I takich znalazło się kandydatur, tutaj 18, i podpisało się pod tymi kandydatami kilkuset sędziów. Więc myślę, że możemy być usatysfakcjonowani z tego wyniku. Ostatnie pytanie od Polsat News. Czy pani... Przy chwilę dwa ostatnie pytania. Tak, ale mam prośbę, że każda redakcja zadała dwa, to może Polsat News też będą takie prawo, jak pozostałe. Dobrze? Panie ministrze, czy pańskim zdaniem narodowcy powinni protestować przed ambasadą Izraela? Panie redaktorze, w tej sprawie zajmowało stanowisko pani minister spraw wewnętrznych i odsyłam do jego stanowiska. To jest kompetencja i obszar działania ministra spraw wewnętrznych, minister spraw wewnętrznych jest innych zadań, jeśli, bo pan redaktor z PAP-u kierował jeszcze pytania wiążące z legislacją, więc chciałbym dać szansę, by to pytanie zadał, skoro było to powiedziane, że nie odpowiedź, bo nie wiem, czy pan jest. Znaczy tak, tylko to było już wyczerpane, więc ja właśnie chodziło właśnie o legislację prawa o IPN-ie, czyli to już była mowa o tym, także dziękuję. Tak jest, to jest właśnie sfera kompetencji ministra sprawiedliwości, tutaj mogę udzielać odpowiedzi na pytania, więc jeszcze raz zaznaczam, drodzy państwo, że nie jest prawdą ta narracja, która ma miejsce w polskich mediach, w mediach w Izraelu czy w Niemczech, ona jest kompletnie pozbawiona podstaw. Celowo przepis został tak sformułowany, aby jego zakresem ochrony objąć bardzo wąskie podmioty. Jest to albo państwo polskie, albo naród polski, jako cała zbiorowość, która jest dotknięta zarzutem, który jej bezpośrednio w całości dotyczy. Natomiast i w tym sensie, jeżeli ktoś mówi, że były polskie obozy koncentracyjne na terenie okupowane, nie wiem, czy polskie komory gazowe, kiedy terytorium Polski było okupowane przez Niemcy, przepraszam, to jest zarzut tej natury. Natomiast jeżeli ktokolwiek będzie formułował zarzuty pod adresem osób lub grup osób, że dopuściły się liczną haniebne niegody w tamtym okresie i
również wobec osób narodowości polskiej, to ten przepis w ogóle się tego nie odnosi do takich sytuacji, tego nie dotyczy. Ja zupełnie nie rozumiem, stąd tak wielkie nieporozumienie. Myśmy to tłumaczyli, wyjaśniali. Gdyby ten przepis został sformułowany, że kto pomawia osoby narodowości polskiej albo osobę lub osoby narodowości polskiej o takie zachowanie, to by dotyczyło ochrony osób. Ale ten przepis został celowo sformułowany, aby zawęzić tylko właśnie to pomawia naród lub państwo polskie. No trzeba widzieć tą różnicę. Zwłaszcza jeśli mamy przecież różne przepisy w prawie karnym, jest interpretacja językowa i zawężająca, bo taka jest istota prawa karnego. Więc ja sądzę, że tu chodzi bardziej o politykę i o jakiś pretekst, żeby osiągać jakieś inne cele niż o ten konkretny przepis. Zwłaszcza, że Ministerstwo Sprawiedliwości wyrażało gotowość dokonania zmian i modyfikacji. Tak naprawdę dokonaliśmy, idąc na bardzo dalekie kompromisy, bo drodzy Państwo, w świetle przyjętych rozwiązań, to o czym już mówiłem, jeżeli ktoś w ramach działalności naukowej będzie głosił no, zupełnie z księżyca tezy, że to Polacy w całości wybudowali, prowadzili i realizowali zadania w fabrykach śmierci, takim jak Auschwitz-Birkenau czy Treblince, to nie podlega odpowiedzi karnej z tego przepisu. Jest to wyłom. No, to jest, czy można żądać czegoś więcej? No to już jest naprawdę, nawet można by się zastanowić, czy to nie było pójście na zbyt daleko idący kompromis. Ale chcieliśmy znaleźć rozwiązanie, które właśnie w sposób choćby też i symboliczny, ale też prawnokarny będzie potępiać te zachowania, które mają nagminnie miejsce na całym świecie. I one prowadzą do budowania alternatywnej historii, świadomości historycznej współczesnego społeczeństwa, że to Polacy budowali, właśnie realizowali i są odpowiedzialni za Holokaust i za te niemieckie, nazistowskie fabryki śmierci, które są tu na okupowanych ziemiach kiedyś stworzone. No nie możemy się na to godzić. Cała działalność Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ostatnich latach, sprostowania, rozumiecie, te wykłady, działania na tej niwie podejmowane nie przynosiły efektu, więc postanowiliśmy pójść ladem państwa Izraeli również na mocy przepisów prawa, upomnieć się o prawdę historyczną. A tak w Rzeszy samej również, jeżeli ktoś pomniejsza rolę Niemców, umniejsza ich rolę, czyni ich współodpowiedzialnym budowy obozów zagłady w Polsce, a nie wyłącznie odpowiedzialnymi, no to w tym sensie tak samo zakłamuje prawdę o Holokauście, bo takie są fakty. Dziękujemy Państwu za udział w konferencji i zapraszamy na dalszą część uroczystości. Proszę.